Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę. Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię, jutro jestem trupem. Robię swoje i dalej to robię i dalej niosę to pod górę. Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać. To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca. Ale moi drodzy, witam serdecznie, patrzcie jakiego skina mamy. Może go poznajecie, widzowie, a dzisiaj trolujemy nuba, że wkracza nowa osoba na Wojanowice. Pójdę do Toyta i opowiem mu wszystko i będziemy, widzowie, trolować nuba i go tak naprawdę denerwować, bo będę mówił, że mieszkam z nim, że kocham Dirta, że przejmuję jego dom. Wszystko, widzowie, wszystko. Ten odcinek będzie fantastyczny. I oczywiście, co? Nie będzie taki zwykły, bo kliknę sobie jeden przycisk i mówię głosem już takim, bo oczywiście on się nie skap, chociaż on się nigdy w sumie nie skap na żaden trollu moim głosem, ale lepiej bezpiecznie tutaj zrobić inny głosik i bardziej będzie pasować, widzowie, do odcinka. Ale na razie pójdziemy do Toyta, wszystko mu opowiemy. Ja itemków nie mam, jak widzicie, mam tylko szamkę i zaczynamy nową przygodę na Wojanowicach. A przyjaciele, pamiętajcie, żeby zakupić sobie świetne rzeczy na Palion Style. Wpadajcie sobie na świetne zeszyty, świetne plecaki, inne długopisy, piórniki. Tego jest tak wiele, że możecie wybierać, przebierać ze wszystkim, wybierać co zechcecie, przyjaciele. A tak naprawdę wszystko możecie sobie zobaczyć na Palion Style i wpijajcie na trailer do nowej nuty Hate. Bardzo wam się spodobało, jestem bardzo szczęśliwy, że wam się podoba. I czekajcie na nutę 26 sierpnia, a ja idę po Toyta i robimy magicznego trolla. Moi drodzy, patrzcie co dla was mam. Cała wyprawka szkolna w jednym boksie. Możecie już zamawiać oczywiście na Palion Style, czyli plecak, worek, plan lekcji, 8 zeszytów, 4 paczki naklejek na zeszyty oraz piórnik. To wszystko możecie już kupić na Palion Style. Najbardziej oczywiście czekaliście na plecak, który posiada mojego skina, logo Palion Style. Takie specjalne na zawieszki z lwami. Z tyłu mamy idealne wyprofilowanie na plecki. Jeżeli macie po prostu ciężki plecak, żeby was nic nie bolało, żebyście mogli nosić tonę książek albo zeszytów Paliona. Są również odblaski z boków oraz z tyłu, żebyście byli bezpieczni wszędzie. Oczywiście piórniczek jest cały wyposażony. Również są dwa rodzaje zeszytów, a tak się prezentuje drugi. Także widzowie, śpieszcie się, bo jest promocja na boksa całego. Oczywiście link macie w opisie. Nowej osoby na Tojtkowicach. Dobra, idziemy. Głosu nie mam tak, żeby mnie poznał ogólnie. Witaj. Co? To ja przecież, to przecież poznajesz głos. Dobra. Chyba przez zobaczyłem, że się wkradł. Nowa osoba na Wojanowicach. Co ty miałeś za laga i w ogóle co? Jakbyś miał zawał serca. Ale dobra. Chyba wiesz, że... nowa osoba na Wojanowicach wbiła i poznała IP, że, nie, że wkradł się ktoś. A i że... te takie coś, takie... Sorry, no, teraz zrobię z moją reakcją. Nie, spokojnie, spokojnie, to dzisiaj robimy trolla na nubku, spokojnie, nie na tobie. Dzisiaj nie będziemy cię jakoś tutaj stresować i tak dalej. Za dużo stresu grimace'owego było, nubek miał mniej stresu, bo był grimace'em, więc dzisiaj go strolujemy. Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? To... nie, nic. Co? Nic nie zrobiłem. A, rozumiem. Co ty zrobiłeś? Rozumiem. Co ty zrobiłeś? Znam te twoje magiczne sztuczki. Dzisiaj mówisz, panią, że... w 2:13 gamemode. Gamemode, kreatywę tutaj. Patrz jeszcze raz, czekaj. Gamemode. A widzisz to? Dobra, nie! Nie, no przecież... Idę dobra, cię podać do prokuratury Wojanowickiej. Do sądu od razu. Dobra, to dzisiaj jest odcinek, że jest nowa osoba na Wojanowicach i mówimy mu wszystko na złość tak naprawdę. Chodźmy. A, o czym omal zapomniałem. Cześć. Jak brzmię? Daj jakieś porównanie, szybkie. Porównanie. Dobra, jakbyś szedł do trzeciej klasy podstawówki. Aż tak? Serio, aż tak? Ale to w sumie to nawet git. Fajną czapkę? O, fajne! Fajne. Helicopter mam, dobra, idziemy do niego. On jest w domku, tak? Jaki ładny naprawiony dom ma. Chociaż garaż. Hej! Garaż. Chciałeś coś innego powiedzieć, prawda? No. Choć nie, rozumiem. Chciałem powiedzieć. Domek nubka. A, okej, okay. Dobra, chodź. Albo siemano kolano. Ej, on tu jest, dobra, powiedz, przedstaw mnie. Idź najpierw do góry i powiedz, że nowa osoba na Wojanowicach, no. Nubek? Kto to? Cześć, to ja. To Tosław, Tojtkowiak. Elo. Słuchaj, przychodzę z tobą do ciebie z taką małą informacją. Do tej pory to ty byłeś u nas najmłodszą osobą na Wojanowicach, nie? I ogólnie masz to... dziecko?
Co? Dziecko? Nie! Nie, Nubek, słuchaj! Jest nowa osoba, najmłodsza na Wianowicach i przyszła tutaj tak samo jak ty, czyli znienacka. I nie obraź się, ale to teraz ona będzie najgłupsza. Kto jest młodszy ode mnie? Ten taki jeden gościu, pokaż, zobacz, tutaj jest. Toto. Zobacz. Toto za debil. Babką. Nie obraź się, ale on jest znacznie głupszy od ciebie. Siema. Siemano. Masz coś do mnie? Tak, jasne. Dobra, to powiedz jak się wita Pojan. Masz coś do mnie? Nie, powiedz jak się wita Pojan. Siema na kolano. No dobra, co robisz w moim domku? To ci jeszcze nie powiedział, będę tu mieszkać. No tak, zapomniałem ci powiedzieć, że on tutaj zamieszka, bo z racji, że jest najmłodszą osobą i musi mieć najbardziej nubski dom, bo skoro jest teraz głupszy od ciebie, a ty jesteś mądrzejszy, to ciebie trzeba dać do jakiegoś mądrzejszego miejsca i na przykład postawić trochę diaksów w domku. Tak, 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 to jest mądre. Chyba co jaja robicie. Nubek, nauczysz mnie paru męskich chwytów? Nie, chwileczkę, powiem, ty mi nic nie mówiłeś. No bo to tak znienacka przyszło, on przyszedł tak samo jak ty, tak nagle szybko i no od razu nie ci mogę. Mówię. Ej, fajnie masz tu. Wiesz co? Mogę jakiś pokój? Chwilę, ty się tak nie rozgostuj. Chcesz co se pojam, se adoptuj tego debila. Ja nie będę z nim siedział. No weź. Wiesz co, że ja... Halo, to mój domek. Jest nie mi zezwalam przykro. Na takie... Nie zezwalam. Ty nie masz serca, wiesz? Boli mnie widzisz? To. Czuję, jakby mi serce pękało, jest mi przykro. Byłem fanem twoim. Jestem dalej w sumie. Widzisz, Pojan? Ja nie pozwalam, widzisz? Wow. No widać, że jesteś mądrzejszy od niego, więc będziesz musiał na pewno się stąd wynieść. No właśnie, nie chcemy takiego... Co? Nie słyszałeś tego? Chwilę. Ty co ze mnie bekę ciśniesz? Chodź, Nubek, już to są ostatnie te bekę ciśniesz na minus, czy pokażmy co? Mu, gdzie będzie mieszkać. Chodźcie, ja pokażę, bo ja wiem. Oglądam Wojanowice od 4 lat ogólnie. Tylko często rodzice mi włączą. A ty debilu, a ja 3 i co? No to ty jesteś gorszy. Lepszy. Nie no, chodź. Lepszy, nie? Pokażę, jesteś. A masz... A zrobicie zawody w tym, kto jest głupszy i kto będzie głupszy, ten dostanie ten dom. O. Ej, ale co to są za zawody? A tu mieszkam i tyle. Ale... To sobie adoptuj go, ja nie. To tak nie działa, a kto zbudował ten dom? Halo. Ty! Kto zbudował ten dom od on tego? On wygląda jak bijat kanapki ze szczurem, debil. Wow, ale to było mocne, to spróbuj mu odpowiedzieć. Nie. Wow! Ej, co? Wow! Ej, dobra, Nubek, to było bardzo mocne. Głupszy od twojego. Chyba zaczyna się mocna rywalizacja. Ty co, jeszcze mam mu może wiezowiec oddać? Nie, ja mam pytanie, chłopcy. Chłopcy? Co ty jesteś? Radarowcy. Ten dom, twój dom kto zbudował? No ja se, moimi rękoma, patrz. Tak, na pewno? No i może trochę pomógł mi panie. A ty co powiesz? I panie, a co? Olej. Aha. Mam w głowie, chodźcie. Co? Chyba nie ma. Nowy dom Nubka, brawa dla niego. Ej, wow. Ty se tu zamieszkaj, to jest po pierwsze działka paniona, więc se nie przywłaszczaj tak ty debilu. Ale go już nie ma. Dobrze? Cześć, sprawdzę jak brzmi w środku, czy czekaj, poczekaj. Słyszycie mnie? Jest fajnie? Nie ma tam mebli chyba, bo i żadnych wygłuszeń, tak mi się wydaje. Czemu? Halo? Dobra, no wychodzę. Jo, ten dom jest elegancki, nie chcesz mieć takiego pogłosu, idź tam. Kwiatki są nawet. Halo. A mnie jakaś impreza powitalna, czy coś tego zawsze robili tak wszyscy? Tak. Chodź, zapraszamy tutaj do parku. O, impreza powitalna, świetnie. Tutaj, tak. I ja, zadajcie mi pytanie i ja odpowiem. Chwilę, bo to się dzieje za jakieś za głupio. Słuchaj. Siadaj, nie stój na stole. Bierz ten czajnik i zwijaj, ty debilu. Nie stój na stole. Siedź. Ja siądzę koło pojadę. Siadź. Nie, no nie będzie to mnie mówił jak... Jakbym nie był szanowany. Nie, Pojan? No dobrze, ale to dobrze, musisz postawić się za siebie. Co nie? Tak bardzo właśnie mówisz. Co nie? Mówisz dokładnie tak jak mądrzejsza osoba.
No właśnie, więc lepiej się znajdź miejsce w szeregu. Siad, kolego. I cię nie potrzebujemy w naszym składzie. No dobre, to było dobre. To lepiej powiem, rozsiądź się wygodnie. No dobra. Zadaj mi pytania. Ej, a czekaj, czemu on tutaj rządzi, halo ty? Nie, porozmawiajmy, serio, zadamy mu kilka pytań. Ja jestem otwarty na pytania, jeżeli chcesz coś o mnie wiedzieć, Kaszo jadzie, to dawaj znaka. Chwilę. I co powiedziałeś? Kraso jadzie? Nie, nic takiego, ej, bez przesady. Co to się stało? Nawet mu spadł kubado na jaja. Co za debil. Wielki debil. Zobacz, jak on wygląda. Za debil jakich mało. Niech się zamieszka w tym kowadle. Lubię mieć kowadła. Możemy... Pytanie mi zadaj. Zadaj mi pytanie, ja z wami pogadam, bo jestem otwarty na rozmowy. Koledzy. Dobra, to co, trolujemy tego debila, niech wychodzi stąd. Ja lubię być trolowany, ja nie ogarniam, co się dzieje w ogóle wokół mnie. Ty w ogóle tak, to jaki niby lubisz blok na przykład, twój ulubiony? Ten, co wtrzymam w ręce. Przecież to dirt jest, ty debilu, ty nie lubisz dirta. Ale znasz mnie? No ja tylko lubię, a co? No ja też lubię. On wyszedł? Nie wiem. Ja mu wyszedł. Co? Czemu on wyszedł? Bo chyba nie wytrzymał. Nie wierzę. Czemu jestem w kowadle? Czemu jestem w kowadle? Halo? Mamy tutaj internety! Pomocy! Nie mogę się ruszyć! Pioruny, internet mi coś dosunie. Słuchaj, to ten debil chyba kable gryzie. Ej, dobra. Wow, wytrzymała szklanka. Mam pytanie, Pojan. No weź, bo jeszcze nie zadałeś mi pytania. Nie, Pojan, mam pytanie. No czemu do mnie, do niego? Słuchaj, ja mam go wywalić, czy ty to zrobisz? Nie, najpierw zadaj mi pytanie. Ej, o! Mega... Ona, ile masz lat, w której jesteś w klasie ABCD? Czwarta klasa, przedszkole, Biedronki. Biedronki, ty debilu, ja jestem Biedronę, ja jestem w Biedronce. Czego? W Biedronę. W Biedron. Ja jestem w Biedroneczkach. A ja w Żukach, ty debilu. W Żukach? W Żuskach, no. Ja jestem. Ja jestem solidarny, ja lubię wszystkie klasy w przedszkolu. Ja nie nienawidzę Biedronek, debile. Biedronek? No co? No dobrze, chyba możemy kontynuować rozmowę o czymś innym, nie musimy rozmawiać o złych rzeczach. No dobra, to może porozmawiajmy o tym, jak tu trafiłeś, o. Nie? A, no, no, ja, no dobre pytanie, dobra. To nie, dobrze mówię, nie? Aha. Ja nie mówiłem, ja nic nie Stało mówiłem. Stało się tak, powiem. Pochodzę z rodziny... Biednej, haha. To? Nie. A czemu obrażasz? No bo widzę, że jest coś złego? Nie, nie jest nic złego. Nubek. Ale widzę, jak trzeba on się ci nauczyć szacunku, Nubek. Nubek, to było przykre. To było bardzo przykre, nie mówi się tak. Chcę ci powiedzieć, że jestem z rodziny z Nubkowic, tam wiele osób lubi dirta, a nawet są osoby przebrane za dirta. Nie jesteś kłamcą akurat teraz w tym momencie, z kłamcą. Weź go, Pojan, wyrzuć z syja, bo on nie ma, nie hodujemy takich jak on. A jak się nazywasz? Kajtek. Nubek. Kajtek? Kajtuś. No to spoko, Kajtuś. Chyba z Kijowic jest. Co to znaczy? Czemu? Ty jesteś strasznie niemiły. Kidowic? Kijowic. Ej, może go wyrzucimy. Bo jest kijowaty. Może go wyrzucimy i zostaniemy sami. Ej, chwileczkę, co to są za teksty? Co wy robicie? Nie, słuchajcie, wy musicie się zaprzyjaźnić, wy będziecie do siebie bardzo pasować. Ja myślę, że zostaniecie największymi swoimi przyjaciółmi. Dobrze, może chodźmy, razem pogadamy. Ej, Nubek. to w sumie, mogę iść cię nauczyć grać w Minecrafta, chcesz? Nupcio, dupcio. Ej. Chodź ze mną. Ale to było niespodziewane. Ja Zobacz. Się nie spodziewałem takiego puncha. To obserwuj nas z odległości. A czemu my teraz ty mówisz stoi? Spędzimy dzień razem. No dobra. No prowadź. Chcesz ze mną spędzić dzień? To siedź se. Ale nie, no... Na łonie natury. I co? I debinu psy parku. I co? No i co tak się spisać? To patrz tam. Ej, dobrze, możesz zaprowadzić mnie do twojego domu i nauczyć mnie grać w Minecraft? Mam jedno pytanie, czemu masz taką czapkę? Helikopterek? No. Jest to taką. Lubię odlatywać. Ej, ale bardzo fajna, marzę o takiej, czy ja też chodź, mogę chodź, idziemy do twojego domu. No dobra.
Ty, a może tego, a może imprezę w domu tójca zrobimy teraz? To my? My dwóch? Dawaj. No dobra, ale wiesz, że to nie jest takie mądre. Chodź. Bo a ty nie ma szacunku. Jak nie mam, co ty do mnie nie mówisz? Nie robi się u kogoś. To chodź u góry, tu, chodź za mną. O dobra, no w sumie tam to może być. Chodź. Kolego, a ogólnie w sensie chcesz się ze mną zakolegować, czy będziesz mnie wyzywać od najgorszych? Jesteś po komodzie. Tak? W sumie tak, tylko zwracaj na słowa. Nie, no nie będę już tak źle mówił o tobie i do ciebie i tego, nie? No dobra, jak się tam uważasz i chcesz. Chodź do góry, chodź. Nie mogę wejść, ej. Jak nie możesz wejść? Nie daję rady. Ja ci pomogę. Czekaj. Aha, to lody. Dzięki, Morgo. Jest dobrze? Jesteś moim najlepszym kolegą chyba. Tak? Tak, dziękuję ci. A wiesz, co Pojan powiedział? No, co mówił tam? Że zastępuje mnie... ciebie mną. To ty mu będziesz teraz zbierał dita? W sensie on... koniec nubka jest ogólnie. Jej, co, chwileczkę, co to znaczy? To gdzie jesteś? Poważny temat się zrobił. Co? Trzeba, wiesz, tak jak było mówione. Co było mówione? Że Nubek opuszcza. To opuszcza? Po Janowice. Opuszcza się w nauce, no, zgadzam się. Nubek. Chwileczkę. No nie, tak nie mówcie. No co? No wy tak nie mówcie. No żartuję. No żartuję, ja co jestem... Co ty narobiłeś? No, Nubek, nie, no na bła... Nubek. No co ty chcesz? Poczekaj. Ja chcę sobie domek. To był żart! Coś, powiedz mu coś. Coś. To, no i widzisz i już wszystko rozwiązane. Poczekaj. Weź sobie w mój domku zamieszkaj. Ale nie... Ja będę tutaj o teraz. Ale się podziało, co? Podziało. Nie, no Nubek. Nubek, staj na chwilę, ale tutaj. Nubek. Cześć, miejscu, staj na zwierzątko w zoo. Zobacz. Nubek. Nie. Różowe. Nubek, idź do pana. Co? Nubek. Co? No poczekaj, Nubek, no. Złapał! Beka zaciśniecie jaja, tak? To se zyjcie! Wyszedł. Myślisz, że tego? Myślę, że trochę przesada. No może tak. Widzowie, ten troll zaszedł za daleko. I... Nie, no nie chciałem tak. Ej, mega głupio mi. No trochę przesada. Widzowie, ja nie wiem. Nie wiesz, on dużo przeszedł, nie? Z tym Grimmisem. No, w sumie tak. Ale też był niemiły w sumie. Ale dobra, nie będę, widzowie. Muszę pomyśleć. Ja zrobię mu jakiś prezent po prostu. Widzowie, napiszcie mi, co mam zrobić. Przepraszam, to... Ten troll nie miał tak wyglądać.